Tytuł kursu: Zasady postępowania administracyjnego w zawodzie technik administracji. Moduł: Wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego materialnego. Praktyczny aspekt obsługi klienta. Temat: Historia powstania Archiwum Państwowego. Hej, przygotowałaś się na dzisiejszy sprawdzian administracji? Trochę się uczyłam, ale obawiam się, że wszystkiego nie zapamiętam. Może razem powtórzymy cały materiał? Ostatnio mówiliśmy na temat Archiwum Państwowego, historii jego powstawania. Świetnie. Zacznijmy może od tego, że archiwum to pojęcie wieloznaczne, różnie rozumiane. Pod tym pojęciem kryje się wiele znaczeń, m.in. budynek lub pomieszczenie, w którym znajdują się dokumenty, dokumentacja, bank danych, materiały źródłowe, magazyn z aktami, kartoteka i tym podobne. A pamiętasz może historię? Archiwa pojawiły się w Polsce w końcu XII wieku. Tworzyły je instytucje kościelne, biskupie i klasztorne, miasta, książęta, dzielnicowi. Z połowy XIV wieku pochodzi częściowo do dziś zachowane archiwum koronne, tak zwane krakowskie, a z końca tegoż stulecia archiwum metryki koronnej, które stało się następnie centralnym archiwum Rzeczpospolitej. W okresie staropolskim ukształtowały się archiwa sądowe, grodzkie i ziemskie, miejskie, kościelne, duchowieństwa świeckiego i zakonnego i rodowe. W drugiej połowie XVIII wieku powstało archiwum ostatniego króla Stanisława Augusta. Archiwa posiadały też organy władz centralnych Rzeczpospolitej. Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 roku dekretem z 7 lutego 1919 roku o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami powołane zostały archiwa państwowe Rzeczpospolitej Polskiej. Ich zadaniem było i jest obecnie gromadzić, chronić i opracowywać oraz udostępniać narodowy zasób archiwalny. Wiedziałaś o tym? Niestety nie, ale Twoja wiedza na ten temat jest naprawdę imponująca. Z pewnością dostaniesz dobrą ocenę. Ja pamiętam jeszcze, że w 1983 roku przyjęto ustawę, która wprowadziła m.in. pojęcie narodowego zasobu archiwalnego, do którego wchodzą wszystkie materiały archiwalne, przechowywane i wytworzone na terytorium Polski, bez względu na charakter ich własności oraz te, które zgodnie z prawem i zwyczajami międzynarodowymi powinny przynależeć Polsce, mimo że znajdują się poza jej granicami. Centralnym organem administracji państwowej w sprawach archiwalnych stał się Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Archiwum Narodowe w Polsce tworzą trzy archiwa. Pierwsze o charakterze centralnym z siedzibą w Warszawie, tak zwane Archiwum Główne Akt Dawnych, przechowujące wytworzone do 1918 roku akta władz centralnych oraz archiwa rodzin o znaczeniu ogólnopolskim. Kolejne to Archiwum Akt Nowych, przechowujące wytworzone po 1918 roku akta władz centralnych, instytucji i stowarzyszeń o charakterze ogólnopolskim, spuścizny po wybranych działaczach politycznych i społecznych. Oto jeden z eksponatów znajdujących się w tym archiwum. Jest jeszcze Narodowe Archiwum Cyfrowe, przechowujące dokumentację foto i fonograficzną oraz filmową, powstałą od początku XX wieku, a także 34 archiwa państwowe. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.